Witam na kanale Damian Kuchnia od Kuchni. Dziś chciałbym Wam pokazać taki bardzo prosty przepis na młodą kapustę zasmażaną z ziemniakami i będą do tego nam jeszcze potrzebne pewne składniki, ale o których Wam powiem za chwileczkę. Teraz już Wam chcę przypomnieć o subskrypcji i o komentarzach, które są dla mnie bardzo ważne. I co dalej? Jedziemy z tym przepisem. Przepis jest bardzo prosty i potrzeba kilka naprawdę prostych składników. Już składniki sobie przygotowałem, jak widać. Pokroiłem jedną małą główkę kapusty. To jest naprawdę malutka główka młodej kapusty. Tutaj mam cztery ziemniaki młode. Jedna cebula pokrojona w kostkę. Ziemniaki również pokroiłem w kostkę. Tak jak do zupy, taką kostkę. Tu mam troszeczkę boczku wędzonego, który akurat mi został w lodówce, więc wykorzystuję. Kilka pomidorów, takich mniejszych. No i oczywiście koperek, sól, pieprz, troszeczkę octu winnego, a do tego wszystkiego jeszcze będę potrzebował troszeczkę oliwy z oliwek, więc zaczynajmy. Więc do garnka na początek wrzucam boczek, on jest dosyć tłusty, będzie się fajnie wytapiał, garnek jest zimny i do takiego preferuję właśnie zimnego garnka wrzucać boczek, on zacznie się od początku fajnie wytapiać. Ok, chwileczkę poczekamy, aż nam się zacznie wytapiać. Boczek zaczyna nam się fajnie wytapiać. Dodam troszeczkę tylko oliwy z oliwek. Bo tego tłuszczu od tego boczku nie ma zbyt wiele. Ok, dodam teraz cebulę. Pięknie już pachnie. W międzyczasie przygotuję sobie pomidory i pomidory przekrawam tylko na połowę. Oczywiście bez szypułek. Nic nie wycinam. To są małe pomidory. Skórkę mają bardzo miękką. Nam to absolutnie nie przeszkadza. Nie będę wydziwiał i ściągał tej skórki. Naprawdę ona jest później mięciutka. Jak cebulka nam delikatnie zmięknie, boczek nam się troszeczkę wytopi, możemy dodać ziemniaki. Ja w tych ziemniakach zostawiłem kapinkę wody na dole i tą wodę chcę mieć, żeby mi tutaj ładnie zeszło to z dna garnka. Ten cały smak, to tutaj co widzicie, żeby to ładnie mi wszystko odeszło teraz. Ok, ziemniaki od razu solimy. Jak widzicie, tej soli nie pożałowałem, aczkolwiek trzeba uważać, bo boczek jest słony, on jest wędzony i jest solony. Ja teraz to wszystko na chwilę przykryję i będę tak spokojnie to sobie dusił, aż ziemniaki mi zrobią się takie w połowie miękkie. Takie będą al dente. Zaraz ja Wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Ziemniaki gotują się, a raczej podsmażają się dopiero parę minutek, może z 5 minut. One są jeszcze bardzo twarde, ale w tym momencie dorzucam wszystkie pomidory. Będzie takie danie jednogarnkowe. Przykrywam. I dalej na wolnym ogniu, niech to sobie spokojnie dochodzi. Oczywiście co jakiś czas musimy zamieszać. W międzyczasie poszedłem sobie na ogródek. Pomyślałem, że do tego koperku świetny jeszcze będzie świeży szczypiorek, który również dodam. I teraz zobaczymy nasze ziemniaki. Ziemniaki bierzemy na deskę i jeszcze są twardawe. To musi iść tak pod naporem łyżki, że będą tak odczuwalne, że będą twarde, ale jeszcze
chwilę je będziemy tutaj teraz przeciągać. Okej, sprawdzam. Pomidory puściły elegancko już swój sok. Teraz wezmę ziemniaka. Wykładam. O, on jest wyczuwalnie twardy. Wyczuwamy, że jest twardy, ale już jest na wpół, taki al dente. Więc teraz... to już jest dobre. Więc teraz dorzucam kapustę całą. Mieszam od spodu porządnie. Ziemniaki muszą być al dente, żeby one nam się tu nie rozgotowały. A młoda kapusta no, potrzebuje parę minutek tylko i będzie super. I teraz tak. Do tego naszego dania potrzebujemy ocet. Dwie łyżki octu winnego. Może być jabłkowy, może być jakiś inny ocet, ale musi być po prostu ocet, żeby wam złamał ten smak. Od razu pieprz. I chwileczkę mieszamy. Świetnie pachnie. Kapusta już się robi miękka. Teraz dodam kopr i szczypiorek. Kopru może nie wszystko, jeszcze na talerz potrzebuję. Szczypiorek też tak nie cały. I to już dosłownie parę minutek tylko. Jak kapusta będzie miękka, wykładamy na talerze. Dosłownie 5 minut i danie będzie gotowe. Minęło kolejne 5 minut. Danie na gorąco można podawać. Okej, oczywiście teraz na to dodam sobie takiego porządnego keksa śmietany, a nawet dwa. Bo śmietana i młoda kapusta to jest po prostu jak jedna wielka rodzina. I jeszcze trochę szczypiorku. Okej. I to zaraz skosztujemy sobie, tylko sobie zrobię zdjęcie, żeby mieć na miniaturkę, ale wy o tym wiecie, że ja tak zawsze robię. I czas tej ostatniej próby, a w sumie za chwilę zniknie ten garnek, bo to jest naprawdę bardzo dobre, ja już to próbowałem. To jest to. Normalnie dary wiosny. Tak wspaniale smakuje. Jest to przy tym bardzo syte, bo są tutaj też ziemniaki. To jest naprawdę super danie. Więc ja się z wami żegnam. Liczę na komentarze. Komentarze i jeszcze raz komentarze. Pamiętajcie o nich.